Czytanie z Księgi Proroka Jonasza. Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta i głoś jej upomnienie, które ja Ci zlecam. Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak Pan powiedział. Niniwa była miastem bardzo rozległym na trzy dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał i głosił. Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona. I uwierzyli mieszkańcy Niniwy bogu. Ogłosili post i oblekli się w wory, od największego do najmniejszego. Doszła ta sprawa do króla Niniwy. Wstał więc z tronu, zdjął z siebie płaszcz, oblókł się w wór i siadł na popiele. Z rozkazu króla i jego dostojników zarządzono i ogłoszono w Niniwie to, co następuje. Ludzie i zwierzęta, bydło i trzoda, niech nic nie jedzą. Niech się nie pasą i wody nie piją. Niech obloką się w wory, niech żarliwie wołają do Boga. Niech każdy odwróci się od swojego złego postępowania i od nieprawości, którą popełnia swoimi rękami. Kto wie, może się odwróci i ulituje Bóg, odstąpi od zapalczywości swego gniewu, a nie zginiemy. Zobaczył Bóg czyny ich, że odwrócili się od swojego złego postępowania. I ulitował się Bóg i nie zesłał niedoli, którą im zagroził. Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: To plemia jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie syn człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich, ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je. Ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza nawrócili się. A oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Wszyscy nieustannie poszukujemy różnych znaków. Prosimy Pana Boga, żeby pomógł, objawił, wskazał, doradził, żeby dał znak, że jest. Szczególnie w tych wszystkich momentach, kiedy nam się wydaje, no, że jakiś taki daleki, to prawdopodobnie większość z nas sobie myśli, no, mógłbyś się jakoś odezwać, mógłbyś się jakoś pokazać, fajnie byłoby coś poczuć, że jesteś. Pan Jezus mówi, że tamtemu pokoleniu, ale myślę, że chodzi o każde pokolenie, nie będzie dany żaden inny znak oprócz znaku Jonasza. Na czym więc miałby ten znak polegać? Historia Jonasza, która jak się wydaje panu Jezusowi jest bardzo bliska, no bo mówi, że tylko Jego znakiem będzie się posługiwał, to jest jedna z najlepszych historii od zera do bohatera. Zaczynał co prawda w zupełnie innym mniemaniu, bo wydawało mu się, że nie jest zerem. Prorok Jonasz po naszemu, jego imię to znaczy gołąb, czyli ktoś nieskazitelnie czysty, ktoś kto lata duchowo. Taki charyzmatyk ma dużo darów, dobrze się modli, żyje sprawiedliwie. Wszystko do momentu, kiedy Pan Bóg przychodzi i prosi Go o coś, co Mu się nie bardzo chce zrobić. Wtedy się okazuje, że ta cała jego duchowość, cudowność, pobożność i wspaniałość to jedna wielka lipa. I tak zazwyczaj jest też u nas. Czasem sobie myślimy, że z nami jest dobrze wtedy, kiedy mamy dobre, modlitewne przeżycia, albo kiedy na modlitwie dobrze i coś tam czujemy. A to, jak jest naprawdę z nami, to się okazuje, okazuje zawsze wtedy, kiedy Pan Bóg przychodzi i proponuje coś, co nam się nie podoba. Wtedy się okazuje, czy jesteśmy wierzący, czy nie. jonasz jak usłyszał, że ma pójść do Niniwy, która była na jednym końcu świata, to zapakował się w statek w jafie i popłynął dokładnie na drugi koniec świata. Taki był Panu Bogu wierny. To sprawiło, że wszystko w nim i wokół Niego zaczęło ginąć. Jak pamiętacie, to się wszystko skończyło wielką burzą, taką burzą, że marynarze byli przekonani, że nie wyjdą z tego cało. Znaczy w momencie, kiedy człowiek jest przekonany o tym, że jest świetny, a jest dokładnie odwrotnie, to to sprawia, że i on sam, i ludzie wokół niego giną. Moment przełomowy w życiu Jonasza był wtedy, kiedy Jonasz się przyznał wreszcie, że jest Ablem. Miał taki moment. Napisane w księdze Jonasza, że siedział pod pokładem tam się zawinął w jakieś liny i tam spał, wtedy, kiedy była burza. I przyszedł kapitan, żeby go zapytać, czy ma jakiś pomysł na to, co się dzieje. Wtedy Jonasz prawdopodobnie po raz pierwszy w życiu wyszedł na pokład i powiedział, panowie, to jest z mojej winy. W sensie, ta burza, to, że wam wszystkim grozi śmierć, to, że wszystko się wali, to jest dlatego, że ja jestem strasznie cienki. Że miałem pójść do Nieniwy, a jadę... Na drugi koniec świata. Mówi, rzućcie mnie w morze. To jest moment, kiedy Jonasz prawdopodobnie wtedy po raz pierwszy zszedł z wysokości gołębia, z wysokości latania w przestworzach pobożności i duchowości i przyznał się, nie umiem. Nie słucham Boga, zawiodłem, nie poszedłem tam, gdzie kazał. Rzućcie mnie w morze. I od tego momentu, kiedy się przyznał, to zaczęły się dziać niezwykłe rzeczy w jego życiu. Pamiętacie, że jak tylko go wrzucili w morze, to go połknęła wielka ryba. Trzy dni tam sobie u niej mieszkał. Potem nawet ta ryba z nim nie wytrzymała i go wypluła na brzeg. Okazało się, że go wypluła dokładnie w tym miejscu, gdzie była Niniwa. I on poszedł do Niniwy. I to mieliśmy dzisiaj opisane w tym fragmencie, który czytaliśmy. Przyznam, że to jest jeden z moich ulubionych fragmentów biblijnych, bo tam jest mowa o tym, jak się głosi kazanie. Po którym się nawraca 120 tysięcy ludzi. Czy wysłyszeliście, jakie kazanie wygłosił ten, przepraszam, śmierdzący Len Jonasz? Wygłosił jednozdaniowe kazanie. Wszedł do miasta i powiedział: Jeszcze 40 dni i wszyscy zginiecie. I szedł przez trzy dni i powtarzał to jedno zdanie. Tak strasznie był słaby. Czy wy czajcie takie rekolekcje? Że to przyjechałby chłop i by gadał przez trzy dni Jeszcze 40 dni i Poznań będzie zburzony Już widzę, jakbyście się nawrócili On przez trzy dni szedł i powtarzał to jedno zdanie Mało tego Lubię sobie wyobrażać, jak on musiał wyglądać Jak głosił to swoje genialne kazanie Pamiętacie, że to było tuż po tym Jak go ryba wyrzuciła na brzeg Spróbujcie tę historię sobie wyobrazić Jakby ona się wydarzyła dosłownie Wiecie, jak wygląda człowiek po trzech dniach w brzuchu ryby? No trudno sobie to wyobrazić, bo to trochę niemożliwe, ale spróbujcie sobie wyobrazić. Trzy dni w sokach żołądkowych, trzy dni w śluzie, trzy dni tam jakiś plankton, wodorosty, ryby tam pewnie w tym wielorybie pływały, cokolwiek. On pewnie był siny, był cały pomarszczony, ślimak na czole, wodorostami był pewnie owinięty, śmierdział prawdopodobnie niewiarygodnie. Zobaczcie, bo taki Jonasz poszedł do Niniwy. Nie Jonasz prorok gołąb, z długą brodą, z laską, nie wiem, z księgą, który nauczał z mocą. Nie. Facet, który prawdopodobnie wyglądał jak błazen, jak wyszedł z tego brzucha Wielkiej Ryby. I powiedział no, absolutnie żenujące kazanie. Jedno zdanie. Zauważycie, co się stało? Nawróciło się 120 tysięcy osób. Takich, o których Biblia mówiła, że w Niniewie mieszkali tacy, którzy nie odróżniali swojej lewej ręki od prawej. To jest taki idiom, że tam byli po prostu ludzie kompletnie niezdolni do żadnego myślenia. On nawrócił 120 tysięcy osób. Mało tego. Było napisane dzisiaj, że nawróciły się też krowy i świnie, że się oblekły w wory i się posypały popiołem. Znaczy, ja nie próbowałem do krowy gadać jeszcze, ale. Ale wątpię, naprawdę. Zobaczcie, jaką moc ma ten prorok. Jednym zdaniem, najnudniejszym kazaniem świata, nawrócił 120 tysięcy osób. Kiedy? No, kiedy się wreszcie przyznał, że jest ablem, że on to nic nie umie. Ale mało tego. Wiecie, że w tym wydarzeniu dokonało się coś znacznie więcej niż nawrócenie 120 tysięcy ludzi? Znaczy, kiedy się myśli o tym, co Pan Bóg kazał zrobić Janaszowi. No to myślimy, wziął Żyda tak i kazał mu pojechać do pogańskiego miasta, no i głosić poganom, żeby się nawrócili. Czy dlatego Jonasz nie chciał tam pójść? Nie, nie dlatego. Niniewa była symbolem Asyrii, czyli najbardziej znienawidzonego państwa, które zrobiło najwięcej krzywd Izraelowi. Asyria kilkanaście razy de facto uprowadziła ogromną większość tego narodu do niewoli. Zrujnowali im większość miast. Zabili im mnóstwo ludzi. Jak życzę miał pomyśleć, gdzie jest mój największy wróg, to mój największy wróg to jest Asyria. Co Pan Bóg kazał zrobić Jonaszowi? On mu nie kazał iść głosić Ewangelii poganom. Tylko powiedział, Jonasz, pójdziesz do ludzi, którzy ci zabili ojca, spalili dom i zgwałcili córkę, i powiesz im, Bóg chciałby Wam wybaczyć. Nawróćcie się. Dlatego Jonasz wsiadł na statek i popłynął dokładnie w odwrotnym kierunku. Bo trudniejszego zadania nie da się dać człowiekowi. Żeby poszedł do kogoś, kto go strasznie skrzywdził i powiedział: Kocham cię. Bardzo bym chciał, żeby było z Tobą dobrze. Żebyś się nawrócił. I żeby Pan Ci nie poczytał winy. Otóż on nas dokonał ogromnej rzeczy nie dlatego, że poszedł głosić Ewangelię niewierzącym, tylko dlatego, że poszedł do miasta, które było Jego wrogiem i w tym mieście głosił przebaczenie. I dlatego Pan Jezus powiedział, że żaden inny znak nie będzie dany ludziom. Bo to jest największy znak, jaki może być. Zobaczcie, na czym polegało potem to, co zrobił Pan Jezus. A dokładnie na tym. On, wisząc na krzyżu, patrząc na tych, którzy go mordują, nie poczytał im tej winy. Poprosił tatę, żeby no, nie patrzył na nich, bo oni nie wiedzą, co robią. On ich kochał na tym krzyżu. Na tym polega znak Jonasza. Na tym, że można być tak wyposażonym w miłość, że nie tylko się umie kochać, ale umie się kochać tych, którzy są naszymi nieprzyjaciółmi. Czy chyba największe ewangeliczne przesłanie, Jaki jest w Ewangeliach. Jonasz był bohaterem właśnie z tego powodu. Zauważcie, że Pan Bóg, żeby to przeprowadzić, to sobie wziął gościa, któremu się nie chciało, no tak jak zawsze, który chciał na drugi koniec świata, bo on nie będzie takich trudnych rzeczy robił. I chciałem wam dzisiaj w konferencji opowiedzieć o tym, co trzeba jeszcze zrobić, jeszcze jeden krok, jaki wykonać, żeby ruszyć w coś tak niezwykłego, jak miał Jonasz. Żeby nawet jeżeli zaczynamy tam, gdzie on, czyli dokładnie w odwrotnym kierunku, to co zrobić, żeby rzeczywiście Pan Bóg mówił, mógł mówić o nas, że żadnego innego znaku niż ten nasz, czyli to, jak żyjemy, nie będzie nikomu nigdy dany. Tak mu się będzie podobało to, co robimy. Ale o tym to pomszę.